Dzień dobry, witam Was znowu w dekoracjach do Twojego domu. Widzę siebie w telefonie, dlatego mój mąż teraz mnie filmuje. No i zapraszam na kolejne dekoracje. Mam takie małe szkiełka. Nie wiem, co to jest w ogóle, doniczka, takie, to jest szklane i w środku jest takie srebro, już mi tu schodzi, także miejscami widać już mój palec, jak widzicie. Stare, stare, stare. Wkładam ten mech. Mech oczywiście jest tylko wyłącznie od fantazji. Ja używam ten, bo ten w tej chwili mam i nie mam innego jeszcze. I dlatego ten używam. Szyszkę odwracam, widzicie. Ona jest taka nieciekawa z tej strony, a z tej strony jest bardzo ciekawa, bynajmniej dla mnie. Dlatego ją odwracam i na mojej tacy kładę. Taca to jest obojętnie, czy to będzie z czego. Obojętnie jakaś tacka, talerzyk, obojętnie. I tutaj mam też z tego lasu, pamiętacie, wiecie jak to robię. Zobaczcie, taki jest nudny, duży kiść, który nie za bardzo pasuje. Dlatego co robię? Obcieram mu igiełki. Wyrzadzam po prostu, żeby się prezentował ładniej. I od razu moim zdaniem jest ładniej. Można rozszerzyć, jak się chce. Ja mam już tutaj taki przygotowany, cieniutki. Szyszkę kupiłam w sklepie z kwiatami. Jak on ten sklep się nazywa? I to jest w sumie ta dekoracja. Nic wielkiego. Jak dla mnie ta dekoracja może tak stać, albo jeszcze jeden by położył jakiś kieliszek. Ale dla moich dzieci bez krasnalów nie istnieje Boże Narodzenie. Dlatego musi być mikołajek, krasnal, zawsze coś czerwonego, także to są moje dzieci, dla nich wszystko robię, także ta dekoracja im się podoba w tej chwili. W tej chwili mi się bardziej podoba. Tu już są dzieci znowu. Także to jest ta dekoracja, bardzo taka skromna, ale bardzo ładna moim zdaniem. Tak też może być. Także to już tylko od Was zależy. Tak jak mówię, ja ściągam i kładę krasnalka, bo moi chłopcy tak sobie zażyczyli. Pamiętajcie o łapkach do góry. Bardzo się cieszę, jak robicie to, jak bierzecie łapkę do góry. Do zobaczenia. Pa, pa!